długi czy krótki? Długi, długi. Krótszy jest lepszy. Bo długi nie, zwiesza się. Też bym wolał tylko długiego, bo mam krótkiego. Technika też ma znaczenie, tak jak mówimy o patrolach. Patrolach, tak, tak, tak. Zlot miłośników patroli. Okolice Wrocławia, piękny poligon wojskowy. Zobaczymy, co te samochody potrafią. Patrole są najlepsze. I czy patrolowcy to ciśnieniowcy? Mirek! Land Rover by wyjechał! Ciśnienie to przede wszystkim. Toyotę kocham. Za tydzień będę miał Defendera. A tu jestem i sabotuję. No, zaczyna się. Patrolowcy bez ciśnieniowcy. Bez ciśnieniowcy? Tak. To taki jest rym? Tak. Poczekaj, bo teraz będzie. Lędzuj po włosku, że patrolowcy to ciśnieniowcy. Nie da się. Nie da się? Nie da się. Ciśnieniowcy? Nie da się, są ciśnieniowcy, nic na to nie poradzić. Puszczamy, puszczamy z tonu, puszczamy na początek. Dobra, muszę startować. Startuj. Dzięki. Jak ci idzie? Bardzo dobrze. Sporo sterki. Daję. Dziękuję. Fakturę prześlę na teren wizji. I sam patrol dobrym samochodem jest, nie? Mówiąc poważnie. Aczkolwiek no, to jest tylko żelazo, nie? Samochód idioto odporny. Naprawdę można z tym samochodem zrobić wszystko. Można wjechać w największe bagno, nic mu się nie dzieje. Smród w wydechu to jest po prostu przyszłość życiowa. Słuchajcie, trzeba ukrócić swoje bogatyny! Właśnie w tym jest to! Mam w bagażniku! Gumaki, kurwa! Adidaski! I Mołca! Na radę! Na radę! Nie no, elegancko, nie? Jeszcze chwilę i będzie w porządku, prawda? Same wady. Nie, spalanie jest główną wadą, reszta wszystko jest okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Dlaczego patrol, a nie jeep? Jeepem jeżdżą. Widzę, że na zlocie miłośników patroli jeep nie przeszkadza kompletnie. Nie, w ogóle. To jest zarąbiście. Bawimy się, jak trzeba, to trzeba się bawić, nic innego. Tylko. Ale jeep czy patrol lepszy? Nie wiem. Dla mnie jest obojętnie, które auto, tylko żeby przeszło. Wyprostować koła. A ty na skończonych kołach tu jest beton. I to duży uskok. Także też trzeba mieć. Ojciec i syn? No nie, nie, nie. Synowie pojechali. A my dogoniamy ich. Próbujemy przynajmniej.
Żartniesz nas na kinetyku? Jak się głaszcze, to jeździ. Się wdzięcza. Tak, tak. Ale każda kobieta ma swoje wady. Jakie ma wady patrol? Patrol mi się zdaje, że nie ma wad. Patrol chodzi. Ma chodzi. Nie ma wad. Nie ma wad? Nie. Przynajmniej nasz nie ma wad. Aha, czekaj, czekaj, jest jedna wada. Wiesz co, szybko rdzewieje. Nie wiem dlaczego. Spalanie ma takie jak słoń normalnie w czasie suszy, wiesz? Także, no to se sam powiedz. Trzy zalety. Takowny, wytrzymały, dobrze się w nim śpi, słuchaj. Ojej, wiesz co, tych zalet jest więcej niż trzy. Nie, słuchaj, przede wszystkim niezatapialny, po drugie kochany. Trzeba, jak go głaszczesz, to on ci wszystko oddaje, tak jak kobieta. To jest tak jak z kobietą, jak dbasz, jak pieścisz, jak pielęgnujesz, jak smarujesz, jak dotykasz, jak całujesz, robi swoje. Dlaczego patrole są najlepsze? Widać na załączonym obrazku. Bo jest nieekonomiczny, zawodny, brzydki. Dużo pali. Dużo pali. Dużo kosztuje. Dużo kosztuje. Cały czas stoi na serwisie. Land Rover to jest samochód, który... Jedziesz w teren, żeby ominąć teren. A patrol to jest samochód, którym jedziesz w teren, żeby przejechać teren. Wszystko ma wady, natomiast ten mi się wydaje, że jedyną jego wadą jest to, że on po prostu nie ma wad. I to jest właśnie kwintesencja patrola. Za to go kochamy. Patrole mają coś w sobie. Wiesz o tym? Wiem. A masz patrola? Wiesz co, ja jeżdżę wszystkim, co się da. Wiesz co, ja jeżdżę też po mężu, ale jednak patrol jest ciekawszy, bardziej wytrzymały, o to chodzi.